CAT prezentuje na targach IFA dość ciekawy telefon. To feature phone B35 pracujący w systemie KaiOS. Czyli jest to takie urządzenie plasujące się gdzieś pomiędzy zwyczajnymi telefonami do dzwonienia a smartfonami. Mamy w nim LTE, GPS, dostęp do aplikacji w stylu Facebooka, Google Maps czy asystenta Google. To wszystko normalnie działa na tym telefonie, oczywiście w wersjach na KaiOS. Jeżeli czegoś potrzebujemy, można sobie to pobrać ze sklepu. Telefon ma oczywiście Wi-Fi, ma też funkcję routera, czyli możemy sobie udostępnić internet LTE dla naszego laptopa w terenie, gdzie jesteśmy. Telefon oczywiście ma obudowę o wysokiej wytrzymałości. Jest wodoszczelny, wytrzymuje upadki z niemal 2 metrów. Był testowany na wysokość 1,80 m kilkadziesiąt razy i wytrzymał to. Także jest to dosyć solidna konstrukcja, ale wciąż nadal jednak prosty telefon z klawiszami, z niewielkim klasycznym wyświetlaczem, o niewielkiej wadze, niewielkich wymiarach, bardzo dobrze mieszczący się w dłoni. No i jeszcze warto wspomnieć o jego atucie, jakim jest akumulator. Po prostu bateria w takim telefonie nie musi być zbyt duża, a mimo to wystarczy na dość długi czas. Spokojnie cały dzień ten telefon może pracować i prądu nam nie zabraknie. Jak przystało na telefon do zadań specjalnych, na telefon outdoorowy, mamy tutaj też wbudowaną latarkę. No i coś, co już prawie niemal nie występuje w przyrodzie, czyli uszko do powieszenia telefonu na smyczy. Ogólnie rzecz jest dosyć prosta, lekka i właściwie niedroga. Cena tego telefonu to 109 euro, czyli wychodzi to mniej więcej 470 parę złotych.